w imieniu mojego magazynu, Świętokrzyskiego Kulturalno-Artystycznego Dedal, pragniemy wyróżnić nagrodą naszą pana Dawida Żłobińskiego. Radio Fama wyróżniło panią Beatę Wojciechowską. Witam serdecznie. Zfundowaliśmy dla pani takie radyjko. Nie takiego porządku, panie prezesie. Ważne. Proszę państwa, to jest, nie jest takie zwykłe radyjko. Radio Fama jak zwykle wyprzedza troszeczkę wszystko. Tym razem wyprzedziliśmy nasze władze. Pani dostaje radio cyfrowe. Chociaż jeszcze nie mamy u nas w Polsce cyfrowego przekazu. Radio Plus w tym roku postanowiło uhonorować wyjątkowo pana Pawła Sanakiewicza. Z przyjemnością ogłaszam, że redakcja Radia Kielce nie miała najmniejszych wątpliwości, aby w tym sezonie tytuł najlepszego aktora przyznać panu Pawłowi Sanakiewiczowi. Za umiejętne kierowanie sterem statku setką tysięcy kurczaków, a także za zręczne poruszanie wyobraźnią widza niespokojnej nóżki Pyckala, mały ten korsarski okręcik, a na dodatek doń tygodniowy pobyt w hotelu. No właśnie, czy lubi pan meduzy? Radzę powiedzieć, że tak. Lubi pan? W hotelu Meduza w Świnoujściu dla dwojga. Fundujemy. Nie mieliśmy wątpliwości, że postacią, która się w sezonie minionym zdecydowanie wyróżniła. Łukasz Bożejewski po prostu. Mam nadzieję, że te wyróżnienia, które pany spotkały, zwiążą pana bliżej z kielecką sceną. Dlaczego kochamy Słowackiego? Gdyż wielkim poetą był. Dlaczego kochamy Gombrowicza? Gdyż wielkim pisarzem był. Dlaczego kochamy Siekludzkiego? Gdyż wielkim, wspaniałym reżyserem jest. I ta nagroda jest dla pana Piotra Siekludzkiego. Proszę. Ten kuferek. Kuferek trochę gombrowiczowski. Nie pusty również. Z wielkimi życzeniami, że pan dalej w tym podróżowaniu nie ustawał, gdyż wtedy i ja, skromny odbiorca, myślę, że przeżyję jeszcze wiele wizji i wzruszeń. Wszystkiego najlepszego. Chciałam specjalnie podziękować panu dyrektorowi teatru, panu Piotrowi Szczerskiemu, za coś, co tutaj pewnie nie będzie wspominane. Za to, że uczynił ten teatr domem studenckim. Bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczny i wzruszony. Dziękuję. Najwyższy poziom aktorstwa, najlepszy aktor według braci studenckich. Bardzo proszę na ciebie. A się jeszcze raz papieruje. Aniołem drugiego planu w tym sezonie artystycznym studenci wybrali Beatę Pszeniczną za rolę ministrowej w Boleżu. No jest już brak. Najlepszym w opinii widzów spektaklem w sezonie teatralnym 2007-2008 jest Transatlantyk Witolda Gombrowicza, reżyser Piotra Siekierskiego. 342 głosy. Chciałam panu podziękować w imieniu wszystkich widzów, ponieważ zrobił pan nam niesamowitą frajdę Transatlantykiem. Ale myślę, że do tych naszych życzeń to spokojnie dołączyłby się mistrz Gombrowicz. Bo on napisał trudne dzieło, a pan go przełożył w taki sposób, że wszyscy idą i się zachwycają. Andrzej Wajda powiedział, że 95% reżyserii to jest obsada. Troszkę mu się to ostatnio nie sprawdza, ale myślę, że to jest prawda. Ja bardzo serdecznie dziękuję zespołowi, który tak fantastycznie zagrał. Myślę, że ta nagroda należy się im. Dziennikarze, redaktorzy,
redakcji kieleckich mediów, którzy są współorganizatorami plebiscytu, swoją dziką różę, również w bardzo szybkim w zasadzie głosowaniu, można powiedzieć, nie spieraliśmy się zbyt długo i werdykt w tym roku był dość jasny. A ta nagroda dla... Taka cisza... Pawła Sanakiewicza! Najwięcej to jest w tym roku 294 głosy i niniejszym również statuetkę Dzikiej Róży od publiczności otrzymuje Dawid Żłobiński. To naprawdę zaskoczenie. To muszę powiedzieć szczerze, bo... No to jest coś wspaniałego, co daje mi skrzydeł i nie wiem, co ja zrobię w przyszłym sezonie. Chciałem powiedzieć, że ogromnie jestem zachwycony, że otrzymałem w tym roku po raz kolejny, ale pierwszy raz od publiczności, tą główną nagrodę, czyli Dziką Różę. W ubiegłym sezonie, jak otrzymałem Dziką Różę od dziennikarzy, to wiedziałem, że nie mogę spaść poniżej pewnego poziomu. W tym sezonie również dostałem szansę, bo grałem w wielu spektaklach, prawie we wszystkich spektaklach miałem troszkę większe i mniejsze role, które dały mi tę możliwość, abym w tym roku otrzymał Dziką Różę od publiczności. Jestem ogromnie szczęśliwy i wszystkim, którzy na mnie głosowali, bardzo dziękuję.